Sejmie już jest projekt ustawy, która ma zagwarantować to, że wszędzie będzie można płacić gotówką. Będzie przymus dla przedsiębiorców przyjmowania gotówki. No a jak to jest z płatnościami bezgotówkowymi? Czy też ustawa przewiduje takie obowiązki? Obecna treść projektu ustawy złożonej przez pana prezydenta nie zakłada obowiązku przyjmowania przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt handlowy usługowy płatności bezgotówkowych. A szkoda, dlatego że my Polacy i konsumenci powinniśmy mieć prawo wyboru w punkcie handlowo-usługowym, tak aby swobodnie móc zapłacić dowolnym instrumentem płatniczym. Ja osobiście jestem zwolennikiem właśnie prawa wyboru również w tym zakresie. Trzeba pamiętać, że płatności bezgotówkowe dla przedsiębiorcy to są korzyści. To jest krótszy czas obsługi klienta. Już dawno profesor Polasik zbadał to, że płatność gotówką trwa o 10 sekund, czyli o połowę dłużej niż płatność bezgotówkowa. Czyli to są oszczędności na przyjmowaniu tej formy płatności. Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest też większy koszyk, jeśli płacimy kartą, bo nie jesteśmy ograniczeni do wysokości gotówki w portfelu. Też badania dowodzą w tym zakresie, że 15-20% koszyk jest większy u tych przedsiębiorców, którzy właśnie przyjmują płatności bezgotówkowe niż ci, co mają tylko gotówkę. Wracając do pytania, ten projekt dzisiaj z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego powstał. Wydaje się, że powinien być uzupełniony właśnie o te elementy prawa wyboru dla nas konsumentów, również dla innych form niż gotówka. Czy pana organizacja będzie występowała z takim postulatem? Będziemy wspierać właśnie te postulaty, które będą szły w kierunku nadania równouprawnienia w tej ustawie dla różnych instrumentów płatniczych. Ale patrząc na to praktycznie, oznaczałoby to, że praktycznie każdy, kto prowadzi jakąkolwiek działalność usługową i przyjmuje płatności, musiałby mieć terminal płatniczy. Tak jak powiedziałem w poprzednim mojej odpowiedzi na pierwsze pytanie, dla przedsiębiorcy to jest szereg korzyści, gdy przyjmuje płatności bezgotówkowe i nawet jeśli są koszty związane z dzierżawą terminala czy z kosztami obsługi transakcji, to trzeba pamiętać, że gotówka też nie jest darmowa dla przedsiębiorcy. Ten koszt jest bardzo podobny, tylko czasami przedsiębiorca nie chce go widzieć wprost, bo widzi fakturę od firmy obsługującej płatności bezgotówkowe, a nie widzi takich kosztów, które są związane z jego pracą, czasem pracy czy ryzykiem utraty utargu. A to się też powinno kalkulować. Więc tutaj przedsiębiorcy powinni patrzeć na korzyści, które płyną z obrotu bezgotówkowego i tej funkcji, którą dajemy dla konsumenta właśnie, gdy może wybrać dowolny instrument płatniczy. No ale jeżeli ktoś sprzedaje coś na targu na przykład, no to trudno, żeby miał terminal. Tak i nawet dzisiejszy nasz kongres będzie pokazywał rozwiązania, gdzie odwraca się model płatniczy, nie jest już on w ten sposób tak uterminalowany, tylko bardziej działa to w sferze oprogramowania i z użyciem naszych urządzeń, naszych jako konsumentów urządzeń przenośnych, jako tych urządzeń aktywnych. Czyli telefonów. Telefonów, tak. I ta infrastruktura dzisiaj może być znacznie lżejsza, bo pan redaktor zmierza do tego, że na targu nie ma miejsca na kasę fiskalną czy na terminal płatniczy. Proszę zobaczyć, że już w zeszłym roku weszły przepisy związane z kasą rejestrującą mającą postać oprogramowania, czyli teoretycznie będzie możliwe w smartfonach posiadania kasy rejestrującej i w tym samym smartfonie może być tak zwany softpos, który przyjmie płatność bezgotówkową, więc proszę zobaczyć, że owoce rewolucji technologicznej również w tym zakresie są. No, wiem, że w Chinach są płatności bezgotówkowe przyjmowane na targowiskach, ale tam jest jak gdyby inny system, tam są używane QR-kody. Tak, bardzo powszechne na Dalekim Wschodzie, w szczególności w Chinach, QR-kody, które w Polsce się nie przyjęły. Być może będzie taki czas, kiedy popularyzacja tej formy identyfikacji klienta płacącego nastąpi.
Proszę pamiętać, że to tylko jest identyfikacja, a cały proces obsługi płatności odbywa się absolutnie w tle. Ja osobiście wierzę w inną identyfikację klienta w punkcie handlowo-usługowym, nie za pomocą kodu QR, bo żeby użyć kodu QR, to jednak trzeba znaleźć smartfon, znaleźć aplikację, czyli uruchomić aparat, uruchomić właśnie moduł do komunikacji, który właśnie wynika ze zeskanowania QR kodu. Ja wierzę w to, co Polacy pokochali. Polacy pokochali zbliżeniowość. Ponad 95% transakcji kartowych jest funkcją zbliżeniową, więc naturalnym ruchem rynku powinno być to, że zbliżając nasz smartfon do jakiegoś urządzenia pasywnego, identyfikujemy się właśnie poprzez zbliżenie naszego smartfona. Ja osobiście w takie rozwiązanie wierzę, bo ono jest prostsze i bardziej przyjazne dla nas konsumentów, użytkowników smartfonów. Czyli podsumowując, jeżeli w ustawie byłoby wprowadzone równouprawnienie obu rodzajów płatności, to nie ma technicznych przeszkód, żeby to wprowadzić wszędzie. Nie dość, że technicznych przeszkód nie ma, bo tak jak powiedziałem, owoce rewolucji technologicznej w tym zakresie również sięgnęły obszar płatniczy, to trzeba pamiętać, że dzięki open bankingowi też będą możliwe inne płatności niż tylko tradycyjną kartą. Więc tutaj też wydaje się, że najbliższy czas to będzie możliwość skorzystania z rozwiązań płynących właśnie z open bankingu i pewnie tańszych dla przedsiębiorców, co jeszcze spowoduje, że płatności bezgotówkowe dla samych przedsiębiorców będą tańsze, zarazem atrakcyjniejsze i zarazem chętniej będą udostępniane przez nich dla nas konsumentów.